przed nami stoi symulator zderzeń. Jest to urządzenie, które symuluje taki wypadek na sucho, generalnie mówiąc. Natomiast pokazuje działanie pasów bezpieczeństwa. Zjeżdżając tym symulatorem na fotelu, zderzamy się z trwałą przeszkodą z prędkością około 11 km na godzinę. Zderzenie jest jednak bardzo dotkliwe. Jedną z tych przyczyn jest brak również strefy zgniotu w tym urządzeniu. Osoby, które korzystają z tego urządzenia, widzą, jak ważne jest zapinanie i korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Nagrodę.